Dzień dobry, witam Was serdecznie w kolejnym naszym odcinku, oczywiście o tropieniu. I dzisiaj spróbuję powiedzieć coś na temat takiego zagadnienia, o którym już wcześniej wspominałam, czyli o śladach znakowanych. Przede wszystkim, po co one nam są? No ja Wam powiem, że ja ich osobiście bardzo nie lubię. Bardzo ich nie lubię. Dlaczego ich nie lubię? Bo to też jest ważne od razu, żeby powiedzieć. Dlatego, bo mój przewodnik sugeruje się znacznikami, a nie sugeruje się tym, co faktycznie robi pies. Czyli w pewnym momencie widzę mojego przewodnika, który wypatruje, gdzie znajduje się jakiś znacznik, gdzie znajduje się jakaś narysowana kreska, czy jakaś połamana gałązka, a nie patrzy na to, co robi pies. Ale są też plusy. W związku z tym, że wiemy o tym, że nie tylko psa wzmacniamy pozytywnie, ale również naszego przewodnika, to myślę, że to jest też pewnego rodzaju wzmocnienie pozytywne dla przewodnika, że przewodnik widzi, że ten pies dobrze idzie, że idzie tam, gdzie faktycznie wiszą czy są pokazane jakieś wskaźniki. To też jest idealny sposób na to, żeby nasz właśnie przewodnik uczył się, jak zachowuje się pies w danych sytuacjach, jak zachowuje się pies, gdy ma kałużę zapachową, jak zachowuje się pies, gdy osoba, która się schowała, na przykład siedziała tam kilkanaście minut, a jeszcze trochę sobie pochodziła w prawo, w lewo, porobiła tak zwane backtracki i poszła sobie dalej. Jak zachowuje się nasz pies, gdy jakaś osoba jest na przykład na drzewie. Zatem warto jest wtedy używać takich znaczników, żeby naszemu przewodnikowi pokazywać, w jaki sposób pies komunikuje różnego rodzaju swoje decyzje na śladzie. Z czego można zrobić znaczniki? Myślę, że takim najprostszym sposobem jest jakaś bibuła. I ja Wam powiem, że tego koloru bibuła w takim momencie jak dzisiaj, czyli mamy wiosnę, to ona będzie słabo działała, chociaż za dnia to jeszcze nie będzie tak źle, ale wieczorem to nie będziecie widzieć jednak tego żółtego koloru. Jesienią ona całkowicie nie zdaje egzaminu i wówczas fajnie jest używać na przykład koloru białego. Kolor biały jest nawet widoczny w okolicach takiego wieczoru, jak i również nocy. I też faktycznie warto używać ją z takiego względu, że no, rozkłada się. No, można powiedzieć, że jest przyjazna środowisku, chociaż ja Wam mogę powiedzieć, że widzę, że też inne grupy, które używają takiego systemu znaczenia, bardzo często ja widzę po prostu w lasach, że to po prostu nie jest pościągane. Plus jest taki, że można rwać, no można sobie oczywiście pociąć, można rwać i plusów jest dużo i jest tanie. Ale można też się przyłożyć i na przykład zrobić sobie różnego rodzaju klamerki. I kiedyś, słuchajcie, kiedyś było tak, że ja sobie używałam tylko i wyłącznie klamerek. No ale w pewnym momencie, okej, te klamerki gdzieś tam nam zostawały. Po jakimś czasie na szczęście byłam gdzieś tam na spacerze, to sobie zdejmowałam te klamerki. Ale tutaj można sobie użyć klamerkę, jak i również coś kolorowego, wiszącego i długiego, to też jest ważne. I tutaj mamy trytytkę, która to sobie przytrzymuje. Tutaj Wam pokażę. Okej, dobra, tutaj ucieka. Okej, przycinamy i faktycznie mamy bardzo fajny znacznik. Minus takiego znacznika? No wiecie, zainwestowaliście jednak w klamerkę, w robienie, bo to trochę czasu zabrało, we wstążkę. No to jeżeli gdzieś tam się zgubicie, to warto by było faktycznie zebrać dla samego tego, że dla samej waszej wartości, waszej roboty, którą włożyliście właśnie w zrobienie takiego znacznika. I tyle na temat znaczników. Zapraszam Was w kolejnym tygodniu na oczywiście rozmowę o tropieniu.